Cześć kochani, super, że jesteście. Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. Tym razem mam dla Was filmik o pielęgnacji, ponieważ prośby o taki pielęgnacyjny update troszeczkę się od Was przewijały. Więc pomyślałam, że dzisiaj z Wami usiądę i pokażę Wam takie podstawy. Moja pielęgnacja czasem bywa bardzo prosta, czasem bywa bardzo skomplikowana. Zależnie od tego, czy skłaniam się raczej w taką stronę minimalistyczną, czy coś mi odbije i mam akurat fazę na wszelkie jakieś dziwne eksperymenty. Ta pielęgnacja troszkę się u mnie zmienia. Są takie kosmetyki, którym jestem wierna od lat, ale dzisiaj chciałam pokazać Wam troszkę inne rzeczy, żeby się głównie nie powtarzać. Te kosmetyki, które Wam tutaj pokażę, to jest taka podstawa, ale myślę, że nagram pewnie jeszcze niedługo jakiś dłuższy filmik z niestandardowymi pielęgnacyjnymi rzeczami, które robię i kosmetykami, które dodaję. Tutaj mam takie dwa dodatki, od których zaczniemy. Zacznijmy może w ogóle od końca, nie od mycia, demakijażu i tak dalej, ale od dodatków, które stosuję. Pierwszym dodatkiem jest oczywiście bromelaina, którą ja stosuję dość często po to, żeby skórę wygładzić i złuszczyć. Najczęściej tę bromelainę stosuję przed takimi specjalnymi wyjściami. Mieszam ją z różnymi rzeczami. O tym nagrywałam cały filmik, który możecie znaleźć na kanale, do którego link wrzucam na dole. Bromelaina jest naprawdę świetna. Ja stosuję tą ze sklepu Zrób sobie krem. I to jest taki mój dodatek do podstawowej pielęgnacji. W jakiejś formie peeling enzymatyczny w takim moim pielęgnacyjnym rytuale zawsze jest obecny i to jest taki bardzo, bardzo ważny dla mnie element. Powiedziałabym, że peelingi enzymatyczne to były te kosmetyki, w których naprawdę widziałam różnicę i to jest taki jeden z elementów, z którego na pewno nie zrezygnuję, myślę, do końca życia. Ale kolejnym ciekawym dodatkiem, który naprawdę ubóstwiam, jest ekstrakt z owoców rokitnika, to jest Eco Spa. Ja najczęściej dodaję go do innych kosmetyków, właściwie do wszystkiego, do czego mogę. Stosuję go też solo, ale ostrzegam, on naprawdę mocno, mocno wszystko barwi i farbuje. Zachowuje się troszkę jak kurkuma, którą potem trudno zmyć, więc polecam ostrożne stosowanie go, chociaż solo działa naprawdę na skórę, przynajmniej moją, spektakularnie, ale mam też przyjaciółkę, która ma ciężkie przejścia z olejkami i olejami i ten rokitnik bardzo polubiła. Ja myślę, że to jest taki, znaczy to jest akurat ekstrakt, ale w formie oleju, ponieważ jeśli ten rokitnik wyciśniemy, to właśnie taki olejek z niego nam wychodzi. I uważam, że jest to roślina zdecydowanie u nas za mało znana i za mało doceniana, szczególnie jeśli chodzi o pielęgnację. Olej z rokitnika często gdzieś tam się w różnych pielęgnacyjnych produktach przewija i to on nadaje im taki żółty odcień. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w takiej stężonej wersji pokazuje pełnię mocy. Ja bardzo lubię stosować go, kiedy skóra jest podrażniona, bardzo lubię stosować go na niedoskonałości. On jest naprawdę maksymalnie odżywczy. Myślę, że tutaj po prostu bogactwo witamin i składników mineralnych w tym ekstrakcie z rokitnika naprawdę daje o sobie znać. Ja jestem też fanką soku z rokitnika, który piję dość często i generalnie też Wam polecam. A kiedy składałam ten film, napisałam jeszcze do paru marek z pytaniem o to, czy nie chciałyby przygotować dla Was jakichś kodów rabatowych. Wszystkie informacje macie oczywiście dokładnie w opisie, a od Eco Spa macie minus 10% na hasło Eco Spa 10 do końca października na wszystko z ich sklepu internetowego. Dodaję ten ekstrakt po prostu w formie paru kropelek do różnych kosmetyków, które nakładam na skórę. I tutaj przechodzimy do następnego kosmetyku, czyli jakby ostatniego w kolejności, czyli maseczki. To jest maseczka, na którą zostałam namówiona przez znajomą aptekarkę z mojej ukochanej apteki studenckiej. To jest marka Genactive, która zajmuje się produkcją kolostrum, z tego co wiem chyba tylko i wyłącznie, i różnych produktów z tym kolostrum właśnie, między innymi kosmetyków. To jest mój pierwszy kosmetyk tej marki, wybrałam maseczkę, ponieważ została mi tak pięknie zarekomendowana, a ja w te rekomendacje dziewczyn z apteki studenckiej naprawdę zawsze wierzę. Te rzeczy się u mnie świetnie sprawdzają. To jest maseczka odżywczo-rewitalizująca, bioaktywne kolostrum i mleko klaczy. Oczywiście nie jest to produkt wegański, myślę o tym na początku warto powiedzieć. Natomiast skład jest bardzo, bardzo ładny i to kolostrum znajduje się w nim dość wysoko. To nie jest tak, że mamy tutaj jakiś szczątkowy dodatek pod koniec składu. Ono ma przede wszystkim działać na naszą skórę regulująco i ma przyspieszać też procesy regeneracyjne, przyspieszać gojenie, łagodzić jakieś niedoskonałości i tak dalej. I widzę, że faktycznie pod tym względem ten produkt działa bardzo, bardzo ładnie.
Natomiast to jest coś niesamowicie gęstego, niesamowicie bogatego i takiego bardzo, bardzo nawilżającego. A ponieważ moja skóra z natury jest raczej sucha, ja tej maseczki tak naprawdę nie zmywam. Producent pisze też o tym, że możemy śmiało zostawić ją na skórze i myślę, że to jest takie najbardziej rozsądne wyjście. Ona świetnie składa się u mnie pod oczami i tak jak mówiłam, stosuję ją głównie w momentach, kiedy moja skóra jest z jakichś przyczyn przesuszona, odwodniona, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo nawilżający produkt, którym się jakoś tam ratuje, chociaż ostatnio nie jest pod tym względem jakoś najgorzej. Natomiast jeśli szukacie czegoś takiego bardzo, bardzo nawilżającego, bardzo bogatego, zdecydowanie raczej do suchej skóry, jeśli chcemy tą maseczkę na skórze zostawiać, to myślę, że może Wam się spodobać. Ja tę maseczkę stosuję jakieś 2 miesiące, ale miałam przerwy, ponieważ wpadła mi za łóżko, nie mogłam jej znaleźć, nie wzięłam jej na długi wyjazd i trochę żałowałam. Natomiast faktycznie jest ona takim moim dodatkowym, bardzo mocnym nawilżaczem. Od Kenactive macie minus 10% na hasło Alina Rose do końca roku na wszystkie produkty w ich sklepie internetowym, też te przecenione. A takim moim podstawowym, bazowym nawilżaczem, który najczęściej ląduje u mnie pod makijażem, ale czasem stosuję go też na noc wymiennie z innymi rzeczami, jest serum Algo Rich Sensum Mare. Na pewno Wam znane, ponieważ ten kosmetyk zdobywa w internecie fenomenalne opinie i myślę, że całkowicie zasłużenie. Ja sama nie sądziłam, że będę w stanie korzystać tylko i wyłącznie z serum. Jestem osobą, która raczej ze względu na tą suchą skórę wybiera kremy. Ja nie stosuję takiej wybitnie wieloetapowej pielęgnacji. Natomiast to serum zastępuje mi w pewnym sensie krem i jestem z tego faktu bardzo, bardzo zadowolona. Ja miałam podejście do tego serum w wersji lekkiej i nie polubiłam go pod tym względem, że faktycznie wtedy dla mojej cery to nawilżenie było zbyt delikatne. Tak naprawdę moja cera teraz już nie jest tak bardzo sucha, więc nie wiem, czy u mnie w tym momencie jakoś bardziej by się nie sprawdziło. Natomiast faktycznie widzę różnicę między tą lekką, a tą bardziej bogatą wersją serum i ta bogata zdecydowanie bardziej odpowiada mojej skórze. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że dałam temu kosmetykowi szansę jeszcze w takiej bardziej bogatej wersji, bo ona sprawdza się u mnie naprawdę fenomenalnie. I to jest kosmetyk wyjątkowo znany, naprawdę zasłużenie. Skład jest fenomenalny i o tym chętnie jeszcze Wam opowiem, chociaż wydaje mi się, że biorąc pod uwagę popularność tego produktu, istnieje prawdopodobieństwo, że znacie ten skład już na pamięć. Bo często bywa tak, że skład jest teoretycznie cudowny, natomiast sam kosmetyk z naszą skórą jakoś szczególnych cudów nie czyni, a tutaj sytuacja na szczęście jest wręcz odwrotna. Wydaje mi się, że głównie przez to, że pozwala utrzymać faktycznie bardzo długo odpowiedni stopień nawilżenia, fajnie wpływa na zmarszczki, jakieś takie delikatne, mimiczne zagięcia, które powstają w efekcie przesuszenia skóry, kiedy skóra jest przesuszona, odwodniona, nie wiem, z jakichkolwiek przyczyn. I ten kosmetyk bardzo szybko to u mnie niweluje. Ja nie lubię na noc nakładać rzeczy, które są bardzo bogate, bardzo gęste, bardzo tłuste i dla skóry obciążające. Często raczej nie nałożę nic niż nałożę coś takiego, wiecie, wyjątkowo ciężkiego. Natomiast ten produkt na noc u mnie sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ponieważ mam wrażenie, że on właśnie jakoś nie interferuje za bardzo w pracę skóry, a tylko dodatkowo ją wspiera i ta regeneracja jakoś jest przyspieszona. No i faktycznie rano skóra wygląda po zastosowaniu tego serum lepiej, a tak nie zawsze u mnie w wypadku różnych kosmetyków bywa. Natomiast ja bardzo lubię stosować go pod podkłady, ponieważ podkłady trzymają się na nim bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Klasyczne oraz mineralne, tutaj z mineralkami ze strony tego serum też nie miałam żadnych problemów. Nic mi się nie roluje, nic mi się nie waży, nic się nie zbiera w zmarszczkach. Na tego typu takich lekkich konsystencjach podkłady u mnie i makijaż w ogóle zawsze leżą bardzo, bardzo dobrze i za to też to serum lubię, więc myślę, że zostanę z nim raczej na długo i na pewno będzie takim jakimś stałym elementem mojej pielęgnacji. To jest właściwie w tym momencie taki mój najbardziej bazowy, podstawowy kosmetyk, jeśli chodzi o nawilżanie. Czasem go zamieniam z czymś innym, czasem coś tam dodaję, ale jeśli chodzi o taki podstawowy nawilżacz, to w tym momencie jest to właśnie to serum. A od Sensum Mare macie minus 15% na hasło Alina na wszystko w ich sklepie internetowym. Natomiast ja lubię też bardzo oleje w pielęgnacji i kiedy czuję, że moja skóra potrzebuje dodatkowo jeszcze takiej natłuszczającej warstwy i taka sytuacja najczęściej ma miejsce w chłodniejsze jakieś deszczowe dni albo szczególnie zimą, która myślę, że niedługo nadejdzie.
Stosuję wtedy takie bardziej maślano-oleiste konsystencje, szczególnie pod oczami. To jest produkt, który też wielokrotnie Wam pokazywałam, marki, którą bardzo lubię. Aroma Esencja de Cléor w tej bogatej wersji, zamknięta w słoiczku. To jest ta różana. Po długich testach wszystkich możliwych wersji stwierdzam, że ta różana Aroma Esencja jest moim zdaniem najlepsza i na mojej skórze sprawdza się najlepiej, więc to jest ta jedna, przy której zostałam, chociaż mam też jeszcze parę i stosuję je czasem zamiennie, to jednak ta jest moim największym ulubieńcem z całej tej serii. Uważam, że te rzeczy są naprawdę za mało znane i niedoceniane, więc jeśli szukacie tego typu produktów, to na de Cléora na pewno warto zerknąć. Oni mają też świetne składy. Te olejki, jeśli lubicie taką bardziej olejową pielęgnację skóry i takie rzeczy się u Was sprawdzają, to ich olejami będziecie naprawdę zachwycone, ponieważ są genialne. I ja z tego olejku ostatnio przerzuciłam się właśnie na tą wersję bardziej bogatą, na ten balsam w słoiczku. I stosuję go głównie pod oczami, ale też w miejscach, gdzie moja skóra jakoś z różnych dziwnych przyczyn czasem lubi się przesuszać, czyli w okolicach nosa. Stosuję go też do ust. Czasem stosuję go tylko na noc, czasem stosuję go na dzień. Tutaj wszystko jest u mnie bardzo, bardzo płynne. Bardzo, bardzo płynne, bo ja lubię moją skórę obserwować i tak naprawdę moja pielęgnacja zmienia się raczej zależnie od tego, czego moja skóra w danym momencie potrzebuje i ja staram się tym kierować jak najbardziej. Właśnie się zorientowałam, że na początku tego filmu powiedziałam, że nagram jeszcze drugi dłuższy, a ten już zaczyna być długi jak cholera. Ale czas na wszelkie psikadełka, tego rodzaju rzeczy. Tutaj też wybrałam dwa produkty. Pierwszy, który na pewno znacie, który wielokrotnie pokazywałam, to jest tym razem Aloes, czyli hydrolat z olejku. To są obecnie jedne z moich ulubionych hydrolatów. Naprawdę fenomenalne. One są dostępne w Hebe. To jest seria, którą Sylweko dla Hebe stworzyło i to są wyjątkowo udane produkty. Aloes jest jednym z moich ulubionych, chociaż tam naprawdę mam ich bardzo, bardzo wiele. Wiecie, że ja kocham hydrolat z czystka i to jest jeden z moich ogromnych ulubieńców od lat. Bardzo lubię też hydrolat rumiankowy, który niezwykle Wam polecam, jeśli jeszcze go nie testowałyście. Więc tam mogłabym się jakoś rozwodzić nad tym tematem, ale chciałam pokazać Wam coś innego. Chciałam pokazać Wam esencję, której używam już od dość długiego czasu i która jest ze mną też długo, którą wplatam gdzieś tam między te hydrolaty i stosuję też, jeśli zależy mi na jakimś delikatnym dodatku kwasu. To jest Acerola Iosi. To też jest polska marka, która produkuje naturalne kosmetyki. Znowu mamy tutaj piękny skład, ponieważ na pierwszym miejscu mamy hydrolat zielonej herbaty, hydrolat z róży, niacinamid, który jest na początku, tutaj woda, hydrolat z lipy, hydrolat z geranium, mleczan z sodu, ferment z aceroli, ekstrakt z borów, trzciny cukrowej, pomarańczy, cytryny, chia, proteiny ryżowe, ferment rzodkiewki, ekstrakt z klonu, jeszcze parę dodatków, oczywiście kwas hialuronowy, kwas mlekowy. Na końcu jeszcze mamy ekstrakt z zielonej herbaty, prawoślazu i lukrecji. Jeśli chodzi o skład i produkty tego typu, to tutaj Iosi naprawdę wyróżnia się na polskim rynku. Ja tą esencję stosuję po myciu wymiennie z hydrolatami, tak naprawdę około 2-3 razy w tygodniu, ponieważ chociaż to jest produkt nawilżający i tych nawilżających rzeczy tutaj ma całkiem sporo, to jest tutaj też niacinamid, który reguluje wydzielanie sebum. Dlatego też polecam, to nie jest tak, że polecam go wyłącznie do skóry z tłustej albo mieszanej w kierunku tłustej, ale wydaje mi się, że na takich skórach ta esencja sprawdzi się jeszcze lepiej i będzie można ją stosować troszeczkę częściej. Ja bardzo ją lubię, tak jak mówię, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, zależy od tego, jak się ma moja skóra. Ale tutaj mamy kwasy AHA i ja tak naprawdę kwasy zawsze w jakiejś formie, jednak w tej mojej pielęgnacji posiadam. Więc to jest na przykład taka rzecz, którą stosuję często na zmianę z tonikiem glikolowym. Powiedziałabym, że ta jest taką może bardziej podstawową, bardziej delikatną i bezpieczną, znaczy bezpieczną. Troszkę bardziej taką subtelną rzeczą, którą chciałam Wam tutaj pokazać jako podstawę, ponieważ uważam, że ta esencja jest naprawdę świetna i wydaje mi się, że też jest warta Waszego zainteresowania, jeśli jeszcze jej nie kojarzyłyście. Ale tak jak mówiłam, myślę, że na skórze mieszanej w kierunku tłustej do codziennego używania sprawdzi się fenomenalnie, natomiast na skórach suchych, może nie wiem, co drugi dzień, co trzeci,
na zmianę z czymś innym, to zależy też od reszty pielęgnacji. Jeśli reszta mojej pielęgnacji faktycznie jest taka mocno nawilżająca, to myślę, że z powodzeniem mogę stosować też tą esencję troszkę częściej. Ja mam tak naprawdę ogromną słabość do wszelkich hydrolatów, mgiełek, jakichś toników, rzeczy tego typu. Mam tak naprawdę sporo i dość często je rotuję. Tutaj mam z Thermo Future hydrolat, który jest takim hydrolatem z dodatkami, ale tam mamy sporo lawendy. Bardzo lubię też ten Algotonic Sensum Mare. Oczywiście ubóstwiam ten hydrolat z czystka. O tych wszystkich moich psikadełkach myślę, że mogłabym w ogóle stworzyć osobny film, ale przejdźmy do mycia, a może najpierw do demakijażu. Tutaj bardzo szybko, ponieważ mam dwóch stałych ulubieńców, których na pewno kojarzycie. Za oba odpowiada Sylveco i jeden to płyn micelarny z Biolawen, a drugi to lipowy płyn micelarny już Sylveco. I to są takie na pewno moje hity od lat. Nie zdradzam ich właściwie z niczym innym już bardzo, bardzo długo. Natomiast jeśli chodzi o to, czym myję skórę, jeśli jakoś tam kojarzycie moje poprzednie hity, to tutaj bez zmian oczywiście na pierwszym miejscu jest mydełko Aleppo lub różnego rodzaju naturalne mydełka. Oprócz tego OCM, bo ja te metody wszystkie stosuję wymiennie i tutaj chciałabym polecić Wam bardzo, jeśli lubicie naturalne kosmetyki, które są troszkę bardziej luksusowe, to firma Living Libations jest na pewno jedną, którą warto się zainteresować, jedną z tych, którymi warto się zainteresować. Czekolada Best Skin Ever, czyli taka czekoladowa wersja olejku do OCM, który jest ich hitem i takim bestsellerem. Olejek o cudownym składzie i ten w czekoladowej wersji o naprawdę niesamowitym, cudownym zapachu. On tutaj w składzie ma mnóstwo różnych fantastycznych dodatków, ale wydaje mi się, że pomijając te pielęgnacyjne zalety, największą zaletą tego olejku zdecydowanie jest to, że w trakcie stosowania go czujemy się naprawdę rozpieszczone i ten zapach jest po prostu powalający. To jest naprawdę piękny, czekoladowy zapach, taki bardzo naturalny. Skład jest świetny. Marka naprawdę u nas bardzo, bardzo mało znana. Wydaje mi się, że w Stanach o wiele bardziej popularna. Ja trafiłam na nią już ładnych parę lat temu na Instagramie i od tej pory przetestowałam parę rzeczy, ale ten olejek do OCM to jest mój ulubieniec i mam go już, jakby stale do niego wracam. Na początku testowałam różne wersje, teraz zostałam już przy tej czekoladowej. Ale oprócz mydełka Aleppo i OCM mam jeszcze jedną rzecz, którą stosuję do mycia twarzy, to jest taka u mnie względna nowość, chyba największa nowość z tych wszystkich. I to jest produkt, na który zamieniłam moje apteczne emulsje, które bardzo lubiłam i też były takim stałym elementem mojej pielęgnacji. Natomiast teraz używam tego i to jest Hydra Mocktail, taka gęsta pianka do mycia twarzy z Onlinebio, to też jest polska naturalna marka. Skład oczywiście jest tutaj bardzo, bardzo fajny, natomiast ja lubię ten produkt głównie za to, że on naprawdę bardzo, bardzo dobrze nawilża i zupełnie nie wysusza. Bardzo polecam ten produkt dziewczynom, które mają naprawdę suchą skórę. Wydaje mi się, że trochę gorzej sprawdzi się na skórze tłustej. Tutaj mamy do czynienia z takim produktem, który faktycznie ma konsystencję takiego dość gęstego, bogatego kremu i który po kontakcie z wodą, po zmydleniu zmienia się na naszej twarzy w taką gęstą piankę. Natomiast sam tak naprawdę de facto pianką na początku nie jest, ale lubię go bardzo za to, że faktycznie tej skóry zupełnie nie wysusza. Zostawia tak naprawdę bardzo, bardzo przyjemny i dość wysoki poziom nawilżenia. I powiedziałabym, że to jest jeden z tych produktów do mycia, które zostawiają taką przyjemną, delikatną, lekko nawilżającą, natłuszczającą warstwę na skórze, nawet jeśli bardzo dobrze je zmyjemy. To jest trochę taki efekt jak po wykonaniu OCM. Z tego względu wydaje mi się, że dziewczyny z tłustą skórą niekoniecznie będą fankami tego produktu, natomiast moim zdaniem te dziewczyny, które posiadają skórę bardziej suchą, mogą go naprawdę bardzo, bardzo polubić. I on jest też niezwykle wydajny, mam go już dość długo i nie wiem, kiedy mi się skończy, czy w ogóle mi się skończy. Dziewczyny, tym sposobem uporałyśmy się już ze wszystkimi rzeczami. Jestem strasznie ciekawa, czego Wy używacie, jak wygląda Wasza pielęgnacja. Co możecie polecić mi albo innym widzkom? Dla mnie to jest troszeczkę grzebanie w Waszej kosmetyczce, czego nie mogę zrobić, ale chętnie sobie poczytam w komentarzach o tym, co robicie, co się u Was sprawdza, jaką macie cele, jakie macie z nią problemy i tak dalej. Ja dziękuję Wam już ślicznie za uwagę. Fajnie, że spędziłyście ze mną te, myślę, że przynajmniej 20 minut, ponieważ tutaj mam 50, więc po złożeniu pewnie będzie tego troszeczkę mniej. Jeśli macie jakieś pytania, tak jak mówiłam, piszcie. Dzięki Wam jeszcze raz, do zobaczenia i buziaczki. Pa, pa!